Chyba te remis, remisujemy w Rybniku 2-2. Większa jest radość czy złość po tym meczu? No mam takie mieszane uczucia, bo po pierwszej połowie no to raczej Rybnik przeważał. Powiedzieliśmy sobie parę cierpkich słów w szatni. No i od razu, już pierwsza minuta, drugiej połowy mamy karnego. Szkoda, że nie strzelonego. Potem mecz się tak ułożył, że mogliśmy go, i uważam, że powinniśmy go wygrać. Rybnik miał też tą swoją sytuację, ja potem zrobiłem karnego, no niestety. Taka jest piłka, że jak nie strzelasz, to dostajesz i no jednak chyba nie dosyć z przebiegu całego spotkania. No tak patrząc na gorąco, no chyba taki głupi ten karny na te 2-2. No bardzo głupi. Wczoraj ćwiczyliśmy, wiedzieliśmy, że Rybnik gra raczej piłkę prostą, prostymi środkami. Jedna głowa przegrana, jak widać tam napastnik przed obrońcę. Ja też rzuciłem się pod nogi, widziałem, że już nie zdążę, no ale z rozpędem, ze śliską murawą pojechałem, no i karny. No tracimy 2 punkty, można było trochę się w tej tabeli odbić, a tak ta sytuacja jest dalej nieciekawa. Tak. No dwa zespoły, które ostatnio niezbyt dobrze punktują. Teraz mamy kolejne 3 ważne bardzo spotkania. 2 u siebie, no to myślimy, że wykorzystamy atut własnego boiska. No ta gra w naszym wykonaniu coraz lepiej wygląda, także jestem dobrej myśli.